Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz & Partners. Doktor Mateusz Machaj. Wolna przedsiębiorczość. Instytut Ludwiga von Misesa. Wrocław 2016. Odcinek 22. Budżet państwa i finanse publiczne. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest budżet państwa i finanse publiczne, jak są zorganizowane finanse publiczne, z czego finansowane są wydatki państwa, jakie są główne pozycje w budżecie państwa. Charakterystyka finansów publicznych. Finanse publiczne obejmują wydatki pieniężne dokonywane przez wszystkie urzędy i jednostki państwowe, które pozyskują swoje środki z danin przymusowych, podatków i innych opłat. Obywatel uiszcza je bez względu na to, co otrzymuje w zamian. Kontrowersje wiążące się z funkcjonowaniem aparatu państwa w dużej mierze wynikają właśnie z tego, że nie ma żadnego formalnego powiązania opłat i podatków z tym, co państwo oferuje swoim obywatelom w zamian. Sposób działania sektora finansów publicznych odróżnia go od sektora prywatnego, gdzie transakcje są dobrowolne. Spośród wszystkich składowych finansów publicznych najważniejszy jest budżet państwa, czyli budżet centralny, uchwalany przez władze centralne i realizowany przez rząd. Innymi istotnymi pozycjami są finanse samorządowe, czyli jednostek samorządu terytorialnego, gmin, powiatów i województw. Zarówno samorządy, jak i administracja centralna finansowane są z przymusowych opłat, czyli podatków. Poszczególne podatki wpływające z różnych źródeł są odpowiednio rozdzielane między budżety lokalne oraz budżet centralny. Oprócz tego w finansach publicznych wyróżnia się także m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwsza z wymienionych instytucji zajmuje się wypłacaniem emerytur, zasiłków i rent, druga finansowaniem publicznej służby zdrowia. Instytucje te pozyskują finansowanie jak pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. Na ZUS i NFZ pobierane są przymusowo składki od wynagrodzeń w sposób analogiczny do podatków płaconych do budżetu państwa. Chociaż z prawnego punktu widzenia są to rzeczy odmienne, z perspektywy ekonomicznej są właściwie tym samym, obowiązkowym potrąceniem z wynagrodzenia określonej kwoty przejętej przymusowo przez sektor finansów publicznych. Dochody i wydatki publiczne. W 2013 roku całość wydatków publicznych wynosiła nieco ponad 702 miliardy złotych. Wydatki publiczne przyrównuje się często do produktu krajowego brutto, by dostrzec ich skalę. W 2013 roku PKB Polski w złotych wyniósł około 1,656 biliona złotych. Wynika z tego, że wydatki publiczne stanowiły w Polsce około 42,4% PKB. Z tej kwoty 66 miliardów złotych, czyli niecałe 10% wydatków, musiało być pokryte zwiększeniem zadłużenia publicznego, a zatem deficyt finansów publicznych wyniósł około 4% PKB. O tyle właśnie wzrosło państwowe zadłużenie. Pozostałą część, czyli 635,6 miliarda złotych, pozyskano z różnego rodzaju podatków i opłat na rzecz państwa. Kwota ta stanowiła w tamtym okresie około 38,4% PKB. Co jest głównym źródłem finansowania wydatków publicznych w Polsce? Około 1/5 wpływów stanowią składki na rzecz ZUS. Są one w całości przeznaczone na emerytury, zasiłki i inne świadczenia. Chociaż w sumie wpływy ze składek ZUS wyniosły około 135 miliardów złotych, nie wystarczyło to i tak na pokrycie całości wydatków ZUS. Z budżetu centralnego przekazywana jest do ZUS dotacja, która co roku wzrasta. W 2013 roku wydatki ZUS wyniosły około 217 miliardów złotych, z czego około 180 miliardów przeznaczono na wypłatę emerytur i rent. Oznacza to, że wydatki na renty, emerytury i inne świadczenia ZUS stanowiły ponad 13% PKB, a z budżetu państwa musiało wpłynąć do ZUS dodatkowo ponad 80 miliardów złotych. Kolejnymi źródłami finansowania wydatków publicznych są wpływy z podatków od towarów i usług, czyli VAT, które stanowiły 18% całości dochodów publicznych. 10% dochodów publicznych pochodzi z akcyzy, następne 10% ze składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, a 11% jest pokrywane z funduszy unijnych. Stosunkowo niewielki udział we wpływach ma opodatkowanie dochodu osób fizycznych, PIT, bo tylko 11%.
W dodatku część płaconego podatku PIT jest fikcją księgową, ponieważ urzędy również muszą odprowadzać go do budżetu państwa, z którego następnie wypłacane są wynagrodzenia dla urzędników. Wpływ wydatków publicznych na sytuację gospodarczą. Procentowy stosunek wydatków budżetowych do produktu krajowego brutto pokazuje wielkość sektora publicznego i obszaru, którym zajmują się instytucje publiczne. Różnice między poszczególnymi krajami pod tym względem ukazują odmienności w rozumieniu roli instytucji współczesnego państwa. Z kolei poszczególne pozycje w budżecie oraz wielkość wydatków państwa pokazują, że mamy do czynienia z ogromnym tortem do podziału, o który kłócą się nie tylko różne partie polityczne, ale także stojące za nimi grupy interesów. Jedna grupa domaga się większych wydatków na zdrowie, inna na kulturę, inna na infrastrukturę, inna na naukę i uniwersytety, a jeszcze inna na wydatki socjalne. Konkurentów do pieniędzy jest sporo, a środki nie są małe. Żeby uświadomić sobie, jak bardzo problematyczny jest system polityczny, przeprowadźmy prostą kalkulację. Wydatki publiczne wyniosły w 2013 roku ponad 700 miliardów złotych. W swoim przekazie politycy często odwołują się do tego, że należy przede wszystkim pomagać najbiedniejszym i potrzebującym. Załóżmy, że w tym roku było w Polsce naprawdę potrzebujących 10 milionów osób. Mniej więcej co czwarty Polak. Dzieląc kwotę wydatków publicznych przez liczbę potrzebujących, otrzymalibyśmy 70 tysięcy złotych na głowę, co dawałoby prawie 6 tysięcy złotych na miesiąc dla każdego potrzebującego. Jest to oczywiście kalkulacja uproszczona, ale uświadamia nam, że system polityczny wcale nie działa tak, by służyć najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym. System polityczny celuje w mgliste zaspokojenie potrzeb przeciętnego wyborcy. Z wydatkami państwa wiążą się trzy pojęcia techniczne. Pierwsze dwa to redystrybucja i alokacja. Redystrybucja to przymusowe przejmowanie pieniędzy albo innych wartości majątkowych przez państwo i następnie przekazywanie ich innym grupom. Zazwyczaj rozumie się przez to zabieranie bogatym i dawanie biednym, ale jest to bardzo stereotypowe postrzeganie polityki redystrybucji, która przebiega raczej płaszczyznowo, a nie majątkowo. To znaczy, że państwo decyduje się na wspieranie jednych sektorów kosztem innych. Kiedy państwo finansuje działalność państwowych uczelni wyższych, oznacza to, że osoby ubogie i niezwiązane z nauką albo nie mające dzieci muszą ułożyć w podatkach na tych, których dzieci studiują, a często pochodzą one z bogatszych rodzin. Alokacja to umieszczanie czynników produkcji w określonych branżach. Kiedy państwo buduje nowy budynek ze środków publicznych, to przesuwa pracowników budowlanych i materiały do nowego projektu, czyli dokonuje realokacji. Funkcja alokacyjna wydatków państwa oznacza też, że zasoby wykorzystywane i zatrudnione w sektorze publicznym nie zostaną wykorzystane przez sektor prywatny. Zjawisko to nazywa się efektem wypychania. Trzecim pojęciem, które często pada w dyskusji o wydatkach publicznych, jest funkcja stabilizacyjna finansów publicznych. Krótko mówiąc, według niektórych ekonomistów zwiększone wydatki budżetowe wywołują wzrost zatrudnienia oraz pomagają w przezwyciężaniu kryzysów gospodarczych, przez co niejako łagodzą wahania koniunktury. Jest to jednak teza dość kontrowersyjna i tylko część ekonomistów uważa, że wydatki publiczne są stabilizujące oraz że odgrywają pozytywną rolę w gospodarce. Wielu innych dowodzi, że w rzeczywistości wydatki budżetowe są zawsze lub prawie zawsze destabilizujące. W większości krajów wydatki publiczne stanowią zazwyczaj kilkadziesiąt procent PKB. W ostatnich 100 latach zakres wydatków sektora publicznego jeszcze się zwiększył. Wcześniej stanowiły one procentowo dużo mniejszą część gospodarki. Wraz ze wzrostem gospodarczym i znaczącą poprawą poziomu życia wzrosła również pula dóbr i usług, które państwo zdobywa w drodze opodatkowania. Wzrost ten był szybszy od wzrostu ilości dóbr w posiadaniu sektora prywatnego.